Dziękuję bardzo za zaproszenie, już czwarte. Czuję się jak zawsze zaszczycony. Nie jest to do końca tylko mowa trawa, ponieważ gremium jest szacowne, także to internetowe. Człowiek czuje tą presję dania z siebie czegoś rzeczywiście cenniejszego, mając tak czujne i wykształcone uszy wokół siebie. A zatem może zaczniemy od modlitwy, a później przejdziemy już do tematu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Augustynie, święty Tomaszu z Akwinu, święty Bonaventuro, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę mi wybaczyć, w pewnym momencie wspomogę się tymi pastylkami na gardło, ponieważ może mnie ono zawieść. Dzisiejszy temat zatytułowaliśmy Tyranią wolności. Oczywiście zarówno słowo tyrania, jak i słowo wolność wymagają pewnej interpretacji, która gdzieś tam się pojawi w trakcie tego wykładu. Niemniej rzeczywiście to, co widzimy na świecie, to, co nas zaczyna otaczać, coraz bardziej przypomina klatkę, na której ze wszystkich stron, czy na każdym pręcie z osobna wymalowane jest słowo wolność albo jakieś słowa pokrewne dotyczące tego samego. I chciałbym, celem tego wykładu jest troszeczkę uczulenie na korzenie kłopotu, a także dostarczenie pewnych narzędzi, narzędzi interpretacyjnych, ale także narzędzi, które pomogą nam nawigować czy działać skutecznie w tym, co mamy, w środowisku, w jakie zostaliśmy wrzuceni, ale jakie także współtworzymy. Na szczęście współtworzymy. Nie jesteśmy wyrzutkami społeczeństwa, nie jesteśmy jakimś marginesem bezsilnych niewolników, którzy gdzieś tam zbiegli przed złymi panami. Jesteśmy ludźmi, którzy mają jeszcze wpływ na sprawy tego świata. I do tego właśnie wpływu nawołuję. Aktywnego i czynnego wpływu, jako że większość z Państwa, albo nawet i wszyscy, są ludźmi żyjącymi aktywnie. Nie są ani pustelnikami czy pustelnicami, nie są też kontemplatykami. Tyle. Krótki taki opis, czy może spis treści tego, o czym chciałbym mówić. Przede wszystkim kilka słów na początku o naturze, czy nadnaturze homo sapiens, człowieka rozumnego. Tak jak widzi to antropologia chrześcijańska, katolicka, tak jak widzi to antropologia filozoficzna, mająca swoje źródła w objawieniu Bożym. Później nastąpi kilka słów o nihilizmie, czy o właściwie dwóch rodzajach nihilizmu, które są, no, dajmy na to, przewodnikami dzisiejszego świata. Zarówno jedno czy drugi aspekt tego nihilizmu stanowi właściwie wszystko, co mamy w tym świecie, co uderza nas tyroma, tą ferią barw, tym natłokiem dźwięków, tym tą różnorodnością smaków czy barw. Za tym wszystkim czai się nicość. Nie tylko nicość w takim rozumieniu teologicznym, ale przede wszystkim nicość filozoficzna i o tym nihilizmie filozoficznym słów parę. Później, jeśli czasu starczy, kilka słów o tyranii teraźniejszości nad przeszłością i przeszłością. Zarówno przyszłość, jak i przeszłość jest w rękach teraźniejszości. Ta teraźniejszość stała się tego świadoma nie tak dawno temu. Później kilka słów o ideologii jako narzędziu. Czym jest ideologia, krótka definicja i do czego służy w dzisiejszych czasach. Ideologia, od razu mówię, że będzie tutaj ujmowana w sensie negatywnym, chociaż samo słowo jest neutralne i można ideologię rozumieć różnorodnie. Katolicyzm jest ideologią ściśle określoną, pełną swoich struktur czy planów. I ostatecznie, jako że wykład może być dość ponury, chciałbym zakończyć elementem pozytywnym, tym właśnie narzędziem, które chciałbym wręczyć każdemu z Was, proszę Państwa, powiedzieć kilka słów o tarczy przeciwko zniewoleniu i powiedzieć kilka słów o tym, co człowiek wolny czyni i czynić może aż do końca tego świata. I tyle. A zatem, przepraszam, kilka słów o naturze, czy nadnaturze człowieka.
Klasycznym rozróżnieniem jest wolności, jeszcze tego nie zdefiniuję, czym jest sama wolność, bo do tego cały ten wykład zmierza. Jakby klasycznym rozróżnieniem wolności jest wolność od i wolność do, ku czemuś i od czegoś. I tutaj będzie takie, no to są dwie, czy to jest oś, czy dwa bieguny połączone osią, wokół którego będzie jakby odbitować cały ten wykład. Ale nie chciałbym się tym zajmować. Niemniej ta wolność do, czy ku czemuś, jest właściwym rozumieniem w filozofii chrześcijańskiej. Człowiek w wizji katolicyzmu, w wizji objawienia jest istotą, która ma pewne powołanie ku czemuś. Ma coś zrealizować, ale ma to zrealizować z własnej nieprzymuszonej woli. I w tym zawiera się jego tlen. W tym zawiera się sens jego istnienia. Ma coś osiągnąć. Oczywiście zbawienie, ma osiągnąć Boga na ścieżce pokuty, dobrych uczynków i tak dalej, i tak dalej. Ale by osiągnąć to i z racji tego swojego powołania człowiek obdarzony jest pewną godnością, ale godnością w zalążku. Ta godność w zalążku wyraża się w dwóch wielkich Bożych darach, które człowiekowi są niezbędne do osiągnięcia celu, jaki mu zadał Pan Bóg. Celu, który, powtarzam, jest tlenem dla człowieka, bez którego, bez realizacji którego człowiek się dusi, cierpi, umiera, usycha, czego jesteśmy świadkami na całym dzisiejszym świecie. A zatem te dwie cechy, dzięki którym ta wolność ku się realizuje, to oczywiście wolna wola i rozum. Rozum, który rozpoznaje prawdę i wyznacza cele, i wolna wola, która tą prawdę określa jako dobro, jako rzecz godną pożądania i dąży ku temu, mobilizuje cały ten organizm, cały ten układ, jakim jesteśmy, psychiczno-fizyczno-duchowy. Ale uwaga, zarówno wolna wola, jak i rozum dane nam są w zalążku. I częścią realizacji celu, czyli tego nadprzyrodzonego osiągnięcia Boga, jest realizacja czy rozwój wolnej woli i rozumu. I cała godność człowieka, i to jest jedna z tych tarcz, które gdzieś tam się na końcu też pojawią, cała godność człowieka wyraża się w zrealizowaniu, w wykształceniu w sobie rozumu i woli. Wola ma się nauczyć wybierać i chcieć tylko dobra, najlepszego z możliwych danych jej w danym momencie. Rozum ma wyćwiczyć się w osiąganiu prawdy. Jest tylko jedna prawda, obiektywnie dana. Tą prawdą jest Bóg i wszystko, co wychodzi z ust Bożych. A Jego Słowo jest przecież stwórczą, mocą stwórczą. I realizacja tych dwóch darów, wolnej woli i rozumu, w tym zawiera się godność człowieka. Człowiek staje się człowiekiem w pełnym tego słowa zrozumieniu dopiero wtedy, kiedy nauczy się, rozwinie swoją wolę poprzez praktykę cnót, wyrzeczenia i tak dalej, a także rozwinie swój rozum poprzez naukę, studium, umiejętność wyboru, rozsądzania, sprawiedliwości, praktykowanie roztropności, wyznaczenia sobie celów cząstkowych, łączenia tych celów cząstkowych, harmonię w jedność celu nadrzędnego i tak dalej, i tak dalej. I taki człowiek jest godny miana człowieka. Pełnym tego słowa rozumieniu. Godność jest czymś zadanym w tym ujęciu, nie tylko danym. Człowiek jest nieśmiertelną duszą, istotą, która nigdy już nie zaśnie, nigdy nie zamknie oczu. I to jest ten podstawowy, powiedzmy, wartość człowieka, ta dana bazowa. Ale to, co człowiek ze sobą zrobi, o to toczy się walka. Człowiek może stać się świnią, wilkiem, baranem, osłem, szczurem, wiele jest porównań. A mamy dążyć do tego, by stać się aniołem. I to do tego nieupadłym aniołem. Aniołem, który stoi po stronie dobra i prawdy. I warto sobie to zapamiętać, bo to jest podstawowe rozróżnienie. To jest to, co odróżnia katolicyzm od nihilizmu filozoficznego. Jesteśmy, tworzymy siebie ku, ale mamy już zadane pewne cele z góry i mamy dane pewne cechy w sobie. Nieredukowalne, niezniszczalne, których nie może nam nikt zabrać. Zalążku wolnej woli i rozumu nikt nie jest w stanie nam odebrać. To, co my z tym zrobimy, rozum rozwija się w chwytaniu prawdy, powtarzam, wola rozwija się w każdym możliwym tego słowa znaczeniu w ujmowaniu dobra i dążeniu do dobra. Dobro jest czymś obiektywnym, jest wartością obiektywną, zjednoczoną albo tożsamą z prawdą. Prawdą ontyczną, czy ontologiczną, ale także prawdą moralną. I tutaj widać to połączenie. Więc zapamiętajmy o tym. I to jest nasza wolność. Możemy spełniać ten cel, a możemy go nie spełniać. Mamy wybór. Możemy się od tego odwrócić. Stajemy się czymś mniej niż człowiek. Uwaga, żeby tutaj nie nadchodziły jakieś skojarzenia
nie wiem, z jakimiś tam ideologiami, właśnie nadczłowiek, podczłowiek i tak dalej, i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z tym, ale powtarzam, człowiek, tak jak dziecko, nie jest pełnym dorosłym i nie ma talentów dorosłego człowieka, dopóki samo nie stanie się dorosły, nie rozwinie tych talentów. Tak samo człowiek w całej swojej istocie nie staje się, że tak powiem, w ekspresji pełnym człowiekiem, dopóki nie rozwinie w sobie tych cech, które są dane w postaci zalążkowej. I to jest punkt pierwszy, podstawa, o której trzeba pamiętać przez całość tego wykładu. Druga uwaga, jeszcze też gwoli wprowadzenia. Nie o prawdę chodzi w dzisiejszym sporze, światopoglądowym sporze. Nie o prawdę chodzi naszym przeciwnikom ideowym, tym, którzy są za grzechem śmiertelnym, tym, którzy są za jakąś, nie wiem, tyranią jednego rządu światowego, jakkolwiek by to nazwać, nazwy nie są takie ważne w tym momencie. Nie o prawdę chodzi w dzisiejszym sporze, nie o prawdę chodzi w dzisiejszej polityce, nie o prawdę chodzi w dzisiejszej medycynie, nie o prawdę chodzi w dzisiejszej religii i to chyba każdy z Państwa widzi. I to znowu, walka dzisiejsza jest walką o kontrolę umysłów, dusz, ciał, pieniędzy, kont bankowych, czegokolwiek innego, nie jest walką o prawdę. Więc też uwaga tutaj, kolejne jakby narzędzie obronne, nie przywiązywać wagi do samych słów, a raczej patrzeć na ręce, które coś tam robią, kiedy głos i oczy nas hipnotyzują. To też się przyda gdzieś w trakcie tego wykładu. Dawno, dawno temu, gdzieś u zaczątków renesansu, już taki filozof Pico della Mirandola, powtarzam, to są narodziny renesansu włoskiego, znaczy właściwie już rozkwit włoskiego renesansu, narodziny renesansu w Europie, już ten filozof głosił tezę o boskim powołaniu człowieka do samostwórczości. Pojawiła się nowa definicja człowieka, gdzieś ona się tam obijała w różnych sektach filozoficznych czy teurgicznych. Niemniej ta w przestrzeni publicznej pojawiła się właściwie takim symbolem tego rozpoczęcia, tego pojawienia się jest ów Pico della Mirandola. Człowiek, powołaniem człowieka jest samostwórczość. Może już widać czy słychać podobieństwo do tej definicji, którą podałem na początku, ale już jest pewien inny rozkład akcentów w tym momencie. A zatem człowiek wyraża w sobie obraz i podobieństwo Boże nie we wolnej woli, która wybiera dobro i nie w rozumie, który dąży do prawdy, ale w samostwórczości. Człowiek jest kowalem samego siebie, wykuwa siebie w ogniu własnego życia. Dzisiaj znów od jakichś 80, może trochę więcej lat w przestrzeni publicznej pojawia się niejako podwójna definicja człowieka. Człowieczeństwo jako wolność do robienia z sobą czegokolwiek i druga, pozornie dość podobna, sformułowana bardziej jako postulat, człowieczeństwo jako postulat, czy jako zadanie dążenia do absolutnej wolności jako ideału człowieczeństwa. A zatem człowieczeństwo jako wolność do robienia z sobą czegokolwiek i postulat dążenia do absolutnej wolności jako do ideału człowieczeństwa. Dwie strony jednego medalu tak naprawdę. Człowiek jako tabula rasa. Znów podobieństwo do doktryny Arystotelesa, która przecież stała się doktryną świętego Tomasza z Akwinu. Osoba homo sapiens, osobnik homo sapiens jako wolna przestrzeń do zagospodarowania. Nowa definicja człowieczeństwa ściśle związana albo przynajmniej jakoś odnosząca się do tej definicji katolickiej, którą podałem na początku. Człowiek ma zadanie, to zadanie jest pojęte bardzo konkretnie. A zatem widać, tutaj pojawia się właśnie to, o czym będę tu głównie mówił, swego rodzaju nihilizm. Człowiek jest niczym. Ma zadanie do zrobienia z sobą cokolwiek. Jest to swego rodzaju nihilizm pozytywny. Ten nihilizm pozytywny stawia cele przed człowiekiem, a może jakiś ersatz celu, da jakąś misję w życiu. Misję, która jest wielka, wielka jak sam świat, wielka jak sam wszechświat, nieograniczona jak wyobraźnia człowieka, jak ta potencja, która w człowieku drzemie. Ten nihilizm pozytywny ma swojego przeciwnika, nazwać go można troszkę tak masło maślane, nihilizmem negatywnym. Nihilizm negatywny reprezentowany był na przykład w powieści Biesy Dostojewskiego przez niejakiego Kiryłowa. Kiryłow
nihilista, który afirmację człowieczeństwa widział w samobójstwie, do skończeniu ze sobą. Dlaczego? Bo to jest jedyny czyn wolny od Boga, tak naprawdę. W którym Boga nie ma, a jestem tylko i wyłącznie ja sam. Ten nihilizm negatywny był swego rodzaju buntem, negacją, dążeniem do samozniszczenia. Albo zniszczenia świata wokół, co na jedno wychodzi tak naprawdę ostateczności. Ale właśnie, on był czymś negatywnym, a ten nihilizm pozytywny daje sens życiu. Daje coś człowiekowi, daje poczucie wielkości, czegokolwiek tam można, jak tokolwiek można nazwać. Ale jest jakaś misja w człowieku. Mogę zrobić z sobą, co chcę. Pozytywna kładzie nacisk na cel, na wartość człowieka, ale wyłącznie ze względu na niego samego. I powtarzam, taka idea pojawiła się już z Pico della Mirandola. On nie chciał wprost powiedzieć, że Bóg jest do niczego nam niepotrzebny. Jeszcze było ciut za wcześnie. Ale rzeczywiście, Bóg jest do niczego nam niepotrzebny. Po co Bóg? U mnie tkwi potencjał. Bóg już jest doskonałością skończoną. On się już przestał rozwijać. Mormoni by powiedzieli, my mamy stać się jak Bóg. Dochodzimy do fazy boskości i potem innym dajemy szansę na to samo. Skoro ja to wolność absolutna, jako źródło albo jako cel, albo równocześnie i źródło, i cel. Zatem ja sam z siebie jestem niczym. Jestem nic. Mogę dopiero cokolwiek z sobą zrobić. Z niczym można oczywiście zrobić wszystko. Odmawia się człowiekowi w tym momencie wartości ze względu na cel zewnętrzny. Po co jestem? Dlaczego jestem? Albo dla kogo jestem? Odmawia się człowiekowi wartości, ale także jakichkolwiek zobowiązań wobec rzeczy na zewnątrz. To są jakby logiczne wynikanie z tej definicji nihilistycznej, którą podałem przed chwilą. Zatem nie ma żadnej wartości w człowieku ze względu na cele zewnętrzne, na misję daną przez Boga. Za to jest wszystko, cała wartość człowieka wypływa z niego samego. Co on ze sobą zrobi? Rób ta, co chce ta. Może zrobić ze sobą wszystko. Od pucy buta do milionera. Jedynym granicą marzenie. To są tam jakieś mniej czy bardziej precyzyjne cytaty z różnych popkulturowych stworzeń czy twórców. Odtąd można wykorzystywać prawa rządzące tym zewnętrznym światem, jego zasoby, jego mieszkańców dowolnie. Przyjąwszy taką decyzję, definicję człowieczeństwa, człowiek uzyskuje wolność w dysponowaniu zasobami tego świata. Wolność ograniczoną jedynie jego widzimisię, albo fizyczną niemożliwością. Ograniczeniem jest wola własna, co chce albo czego nie chce zrobić, ewentualnie jakaś umowa interpersonalna zawarta z racji tego, że wszyscy musimy chodzić do toalety i wszyscy musimy jeść. A jedyną obiektywną granicą działania staje się fizyczna niemożliwość. Dokładnie jak u zwierząt. Zwierzę nie zrobi tego, czego nie może zrobić. Prosta sprawa. Definicja taka wydawałoby się tautologiczna, ale jest. Czego nie można zrobić, tego nie zrobi. Nie wiem, gad nie może latać, wąż nie może też fruwać, chyba że jakiś fantastyczny. Za to ptak nie napisze poematu. I stąd, z tej definicji bierze się co? Na przykład. Dzieciobójstwo, eutanazję, trefnych lub niechcianych sztuk, manipulacje genotypowe, fenotypowe, kontrolowany chów, ulepszanie gatunku, eugenika, która gdzieś zmieniła słowo czy nazwę, ale jest i to w dzisiejszych czasach znowu bardzo mocno wypływa. Czymże, jak nie eugeniką, jest dzisiejszy eksperyment, czy dzisiejszy trwający już 2 lata. Stąd się bierze, z takiej definicji bierze się pogarda albo lekceważenie okazywane osobom nierozwiniętym. Im mniej jesteś rozwinięty, im mniej zrobiłeś ze własnym życiem, tym jesteś mniej warty, tym bliżej jesteś nicości. Ta nicość może być wszystkim, ale ta nicość sama w sobie jest oczywiście niczym. Sami z siebie ludzie są niczym. I tutaj z tego wypływa utylitaryzm, dominujący utylitaryzm, ocena przydatności. Chociażby przejawiająca się w tym tak zwanym dobrostanie. Jeśli dziecko w Belgii w przewidywanym, że tak powiem, swoim planie życiowym nie ma dobrostanu, to można dziecko w Belgii, noworodka, poddać się eutanazji czy dzieciobójstwu właściwie w 4. trymestrze ciąży. Albo i w 5., i w 6., może i w końcu w 29. trymestrze ciąży. I tak dalej, i tak dalej. To są konsekwencje tej wolności, tej definicji człowieczeństwa jako wolności do zrobienia z sobą cokolwiek chce.
I gdzieś ta definicja, powtarzam, 500 lat temu została przyjęta. Najpierw w gronach filozofów, a potem w gronie, no właśnie, popkulturowym. I znowu uczulam na to, co powiedziałem. Nie o prawdę chodzi w dzisiejszych filozofiach, w dzisiejszych rzeczach. Chodzi tylko o narzędzie. Cały czas o tym trzeba pamiętać. Niektórzy w to wierzą, oczywiście. Niektórzy tym żyją, niektórzy zbudowali na tym kariery naukowe. Ale już ta kariera naukowa niekoniecznie może być kultem prawdy. Nawet błędnym kultem nieprawdy, ale zupełnie czymś innym. Stąd się bierze co przede wszystkim? Dzisiejszy świat jest pełen tego. Kult człowieko-boga, istoty toti potencjalnej, istoty, która z per aspera ad astra może się przez te trudy samostworzenia dosięgnąć gwiazd. Transhumanizm na przykład jest wyrazem tejże filozofii, najnowszym odpryskiem tego myślenia. Już kiedyś mówiłem o transhumanizmie bardziej w takim w aspekcie celu, czy powiedzmy religii, a tutaj mówię jako filozofię, właśnie filozofię wolności. Wolności do zrobienia sobą cokolwiek chcę, cokolwiek mogę zrobić ze sobą. Kilka słów, bo już tutaj chyba nadszedł czas na wprowadzenie słowa ideologia. Ideologię można tutaj, chciałbym zdefiniować jako zestaw apriorycznych przekonań, wytrychów intelektualnych, służących do określenia oswojenia świata. Apriorycznych, czyli przyjmowanych zawczasu. Najpierw przyjmuję jakieś założenia, a potem nazywam świat według moich założeń, przyjętych na początku. Jeśli fakty się nie zgadzają z założeniami, oczywiście tym gorzej dla faktów, nie dla założeń. Tak należy, by rozumieć każdą tak naprawdę ideologię doczesną tego świata. I w tej definicji chciałem się już poruszać do końca tego wykładu. Uwaga, ideologia gender. Bardzo popularny temat od ostatnich 15, może 20 lat. Szeroko pojętego gender. LGBTQI+, plus, minus, co tam kuwerty, cokolwiek dalej tam za tym znaczkami się ciągnie. Ta ideologia gender pomyślona jako oczywiście broń do walki o całokształt cywilizacji, nazwijmy ją północnoatlantycką, ona jest wykwitem tej ideologii wolnościowej, takim najbardziej jaskrawym i widocznym. Nie chciałbym się oczywiście tutaj skupiać tylko na gender, to jest tylko przykład, ale dość znaczący i dość wyraźny. Przede wszystkim, tutaj była nawet mowa, rozmawialiśmy jeszcze przed tym wykładem o wielkim znaczeniu słów i nazywania. Homo sapiens myśli za pomocą słów, to jest dość oczywiste. I uczy się, czy w strefie abstrakcji, czy metafizyki, za pomocą słów. Pewnych rzeczywistości nie sięgamy inaczej jak poprzez słowa. Rzeczywistości boskich, transcendentalnych. Większość z nas nie ma wizji świętego Pawła czy jakichkolwiek innych. Większość z nas ma słowa, które muszą być spójne, które muszą być precyzyjne, którymi odkrywa nieznany świat, za pomocą których odkrywa nieznany świat. Poznając znaczenie i związki między słowami, ubogacamy zarówno swój obraz świata, ale także nasze poznanie, które jest adekwatne z rzeczywistością tego świata. Świat został stworzony, przypominam, przez słowo. Na początku było słowo i Bogiem było słowo. A zatem nasze słowo jest obrazem i podobieństwem tego wielkiego, stwórczego słowa i tutaj odpowiedniość jest pełna. Wiele filozofii, także na przykład i Kabała, opierała się na tym założeniu. Niemniej to założenie samo w sobie jest słuszne, nie jest błędne. Język jest odbiciem i obrazem świata, w dużej mierze. Oczywiście nie tylko, ale jest to nasze najważniejsze narzędzie. Zatem nazywając świat, od ilości i jakości słów, jakie posiadamy, zależy obraz naszego świata. Pewne rzeczy będą nam umykać, kiedy nie będziemy mieli słów do ich nazwania. Albo pewne rzeczy będą tak obce, dopóki ich nie wplecimy w tą siatkę słów, one są, w tą semantyczną siatkę, one są dla nas, te zjawiska, obce, zupełnie niepoznawalne, tajemnicą, czasami napawającą lękiem. I uwaga, prawda, dobro, piękno, wolność, miłość, to są te słowa, które są bardzo ważne w naszej cywilizacji. Zmiana, modyfikacja albo zabójstwo tychże słów zmienia nasze tory myślenia, nasz świat. Zmienia możliwość obrony, zmienia możliwość skojarzeń. Nie jesteśmy w stanie, kiedy zabierze się nam część słów, znikną z naszego curriculum vitae, z ratio studiorum, nie wiem, szkół podstawowych i tak dalej, dzieci będą pozbawione możliwości kojarzenia. My także. Pewne rzeczy, pewne skojarzenia, które nam się nazywają, no nie wiem, świat, światło, święty, świetny. Ile bogactwa, ile filozofii w tych paru słowach, w tych skojarzeniach. Czy świat jest święty, czy świat jest światłem, związany jako ze światłem, czy jest świetny,
Bóg, bogaty, bohater. Gubiąc te słowa, gubimy możliwość skojarzeń, możliwość głębi. Metafora poetycka opiera się na tym, ale przecież także filozofia opiera się w dużej mierze na skojarzeniach słów. Co jest bardzo wyraźne, szczególnie u filozofów wczesnośredniowiecznych. Wcale nie najgłupszych na tym świecie, wbrew właśnie dominującej ideologii. A zatem, uwaga, u podstaw gender, tej ideologii, leży już wspomniana koncepcja tabula rasa, człowieka jako przestrzeni do zagospodarowania. Mówimy o sferze seksualnej, ale cała reszta zostaje bez zmian. Człowiek jest przestrzenią do zagospodarowania. Mogę zrobić z sobą, co chcę. Jestem wolny. Jedyną granicą jest fizyczna niemożliwość. Ta granica coraz bardziej jest przesuwana, przynajmniej pozornie. Mogę sobie coś przyprawić, mogę sobie coś obciąć. Nie ma najmniejszego problemu. Mogę zacząć łykać jakieś tabletki, które pomogą mi śpiewać sopranem zamiast basem. Wszystko jest przede mną. Uwaga, gender jest wyznawczynią czy wyznawcą człowieka w wolnej przestrzeni do zagospodarowania pośród, nazwijmy to bardzo popularne słowo było swego czasu na kulturoznawstwie, w polifonicznym środowisku sensów. Tak to można powiedzieć. Jest wiele melodii tutaj, my to nazywamy jazgotem. Tu jedna orkiestra, tu druga, tu trzecia, wszystkie naraz grają z całej mocy i to wszystko się rzuca na uszy. Niektórzy nazywają to polifonią. Każdy gra jak chce, w swoim tempie, w swoim rytmie, różnorodność, swoboda w wyborze różnych opcji życiowych. Gender walczy przeciwko zniewoleniu stereotypami. W domyśle stereotypem nazywa się chrześcijaństwo, oczywiście i moralność chrześcijańską w tym przypadku. Gender chce zrekonstruować tą przestrzeń i napełnić nową treścią. Przestrzeń, jaką jest człowiek. Wyrzucamy stare, wkładamy nowe. Solvet coagula, mówią alchemicy i wszystkie tajne stowarzyszenia związane z alchemikami. Najpierw rozpuść, rozwal, wyrzuć, oczyść, a potem wytrąć coś nowego. Zrzuć jakiś zaczyn i wokół niego się skrystalizuje nowa osobowość, nowy świat, nowy wspaniały świat oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Jaką treścią gender, czy ideologia gender, ale taka, że każda w sumie inna ideologia dzisiejszego świata, o których jeszcze powiem, jaką ideologią, jaką nową treścią chce wypełnić gender duszę człowieka, przestrzeń, jaką jest człowiek. I tutaj pojawia się zagadnienie obiektywnych praw rządzących rzeczywistością, także rzeczywistością socjologiczną czy psychologiczną. Siła społeczna, gospodarcza, religijna, siła, która uznaje obiektywnie istniejące prawo ponad sobą, to jest siła poskromiona, siła oswojona. Król, nawet taki jak król słońce, wiedząc, że w momencie śmierci stanie nad sądzie i pójdzie albo do piekła, albo do nieba, jest siłą poskromioną, siłą, którą trzyma się w ryzach, siłą, którą można wykorzystać. Jest to mocą silnika parowego, która zaprowadziła Europejczyków na cztery strony świata. I do niedawna tak było. Prawo, obiektywne prawo strzeże tych, którzy siły nie mają. I po to zostało dane przez Boga prawo. Oprócz wolności jest prawo. Prawo moralne, ale o którym na samym końcu powiem, ale także prawa fizyczne, prawa, no właśnie, człowiek jako zwierzę społeczne też podlega pewnym prawom społecznym i tak dalej. Prawo strzeże tych, którzy siły nie posiadają. A siła, tak jak ją pojmuje gender, i to widać bardzo wyraźnie dzisiaj, oczywiście implicite, nikt tego wprost nie powie, jest siłą bez ograniczeń. Znowu, mogę zrobić z sobą, co chcę, do granic fizycznej niemożliwości, które już są bardzo, bardzo daleko. Jest to siła bez ograniczeń. Nie mam nad sobą nikogo i niczego, kto by mi powiedziało, że urodziłem się kobietą czy mężczyzną. To są te właśnie prawa obiektywne, które bronią nas, słabych. A ci nie są już słabi, ci są mocni, ci są ponad płcią, są wolni od płci. I uwaga, ryty gender są rytami inicjacji. To nie to, że niektórym aktywistom podoba się druga płeć, ale to jest swego rodzaju inicjacja, pokazanie tego, że jestem nad człowiekiem. To trzeba wykonać w pewnym momencie, żeby wejść w wyższe warstwy, że tak powiem, władzy i tak dalej. Siła, która sama w sobie stanowi prawo. Oczywiście tutaj w tym momencie prawo do zmiany płci albo do jakiejkolwiek jej modyfikacji. Niemniej jest to siła, która sama sobie stanowi prawo. I to jest początek totalitaryzmu. Ja sam decyduję za siebie.
Uwaga, no to nawet te słowa dzieci pięcioletnich czy trzyletnich, ja sama. Uwaga, to jest początek totalitaryzmu, tylko no właśnie, trzeba to jeszcze bardzo mocno wypaczyć, dalej poprowadzić, ale te słowa są słowami kluczowymi. Z jednej strony ja tylko sam się mogę zbawić lub potępić, bo od mojej wolnej woli zależy, czy przyjmę przebaczenie i miłosierdzie Boże, czy nie przyjmę. A z drugiej strony małpa Boża, szatan, wypacza to i mówi tak, ty sam decydujesz. Ty masz siłę, ty masz ten. Ale uwaga, Gentle twierdzi, że każdy stanowi sam siebie, że ludzie i tylko oni stanowią świat wokół. Nie ma nic innego, co by nadawało sens temu światu. Nic. Tylko ja i moja wola, ja i moje marzenie, ja i moje, no właśnie, robię z sobą co chcę. Wynika z tego, co wynika, jedna bardzo ważna cecha. I Gentle, powtarzam, jest świetnym przykładem, ale jest tylko przykładem. Silni posiadają bezwzględną przewagę. Jeśli definicją człowieczeństwa, także w gender, jest robię z sobą co chcę, to kiedy mogę ze sobą zrobić co chcę? A, kiedy mam pieniądze, B, kiedy mam zwolenników, C, kiedy mam po prostu gołą przewagę siły. Mam w swoim ręku skalpel, a ty go nie masz. I tutaj rodzi się właśnie problem tej absolutnej tyranii i tego absolutnego zwiedzenia. Silni mogą zrobić z sobą, co chcą, a słabi? A słabi, którzy są, nie mogą z sobą zrobić, co chcą, którzy są bardzo blisko nicości, tej nicości, z której każdy wychodzi, ale nie każdy na niej kończy. Co ze słabymi, kiedy nie ma prawa, które stoi nad tym wszystkim? To jest początek tyranii biorącej się wprost z definicji wolności. Proszę zauważyć, tu nie ma żadnego błędu w logicznym myśleniu, żadnego błędu w sylogizmie, nic. Tak jest po prostu. Jedno z drugiego wynika jak, no nie wiem, z aksjomatów Euklidesa można zbudować, nie wiem, różne figury geometryczne i tam jakieś prawa jeszcze wyczytać kolejne. Tak to jest po prostu. I tutaj to gdzieś ideologia gender jest pomyślana przede wszystkim, dlaczego o niej mówię, bo ona pierwsza i najmocniej dzisiaj właśnie w XXI wieku ma za zadanie zniszczyć pojęcie prawa naturalnego. Bo to, jeśli zniszczymy pojęcie prawa naturalnego w tym dziedzinie, tak bardzo, w którym jesteśmy tak bardzo zaangażowani wyobrażeniami, myślami, pragnieniami, ciałem, czymkolwiek jeszcze, to ta destrukcja rozleje się na inne sfery naszego życia. Jeśli już tak podstawowy fakt jak mężczyzna i kobieta nie istnieje, no to co istnieje w tym momencie? I tu jest zadanie tejże ideologii, dlatego o niej głównie mówię w tym kontekście. Skoro ja kształtuję siebie jak chcę, skoro jedynym kanonem jest zmienny przecież nawyk kulturowy, moda inaczej mówiąc, dlatego twierdzenie zło obiektywne czy patologia nie mają miejsca bytu. Jedyną obiektywnym złem jest twierdzenie, że istnieje coś obiektywnego, takiego jak płeć. I tylko to staje się wrogiem. Każde autorytarne, jak oni mówią, to jest słowo z drugiego obozu, każde autorytarne twierdzenie staje się wrogiem. Jest prawda, jest grzech, jest tak, nie inaczej, wschodzi słońce, czarne jest czarne, białe jest białe. To są wrogowie ideologii wolności. Bo stoją naprzeciw definicji człowieka, który robi z sobą co chce. Z czarnego może stać się białym, w ogóle może się stać tysiącem barw. Nie ma problemu. Wszystko jest takie samo. Wszystko, zresztą już trochę uprzedzę fakty, wszystko kończy się nudą oczywiście. Nudą w takim bardzo mocnym sensie filozoficznym, ontycznym, taką dogłębną nudą, która szatana prowadzi do nieustępnej próby samobójstwa, tak naprawdę. No, oczywiście nie może się zabić. I więc tutaj homoseksualizm, jego powszechna akceptacja, jak widać, to był pierwszy krok. To wszystko skończy się czym? Oczywiście przy odpowiednim nakładzie środków i właśnie tej siły nieujarzmionej, wszystko skończy się destrukcją rodu ludzkiego. Oczywiście. Grozi nam utrata duszy czy człowieczeństwa. Bo istnieje prawo naturalne i pojawiają się konsekwencje jego złamania. Większość osób poddających się tak zwanej zmianie płci, pozornej oczywiście, to są osoby głęboko zaburzone, które jeszcze bardziej cierpią przez to. Te cierpienie, w pewnym momencie nie wystarczy środków tego świata, żeby to cierpienie ugasić. I wtedy co? Wtedy się rodzi rozpacz. Albo nawrócenie i próba przyklejenia sobie tego, co obciąłem sobie wcześniej, albo samobójstwo w różnej skali. Może to być samobójstwo poprzez zniszczenie całego świata. I uwaga, tutaj
kończąc już ten temat właśnie ideologii może, ten punkt powiedzmy z naszego spisu treści, uwaga, 60 lat temu podniesiono sztandary wyzwolenia seksualnego w imię wolności, wolność od modalności, wolność od tych wszystkich brzemion, nie wolno, nie rób, nie tego nie, tamto ma być tak, to ma być tak, uważaj, tego nie wolno, tu powinieneś. Człowiek w pewnym momencie, nawet dzisiaj, ma ochotę w te wszystkie nie powinieneś, nie wolno, powinieneś, nie rób, rób, wszystko zgodność na kubkę, wziąć zapałkę, podpalić, niech płonie. Zmęczony tym ciągłym, szczególnie u młodzieży to widać, która ciągle buntuje się przeciwko tym przepisom dawanym przez starszych. Nie używa internetu, nie patrz w to, nie patrz w tamto, tego nie wolno, wróć o 10 i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystując tą taką niechęć, naturalną niechęć upadłej natury ludzkiej, pamiętam o grzechu pierworodnym, jeszcze do tego wrócę, wykorzystując tą niechęć natury ludzkiej do tych nieustannych ograniczeń w imię wolności, odrzucenia moralności, która się została celowo skojarzona z brzemieniem, z ciężarem, z wagą, która jest niemożliwą do udźwignięcia, wyzwolono człowieka w co? W pornografię, która jest przy okazji uzależnieniem od internetu, w zniewolenie seksualne, w obsesje seksualne, w definiowanie świata poprzez otwór odbytu i tak dalej, i tak dalej. W imię wyzwolenia seksualnego. I to jest bardzo, znowu, bardzo wyrazisty przykład konsekwencji ideologii wolności. W imię wyzwolenia zniewolono człowieka stokroć gorzej. Bo słowo nie cudzołóż, no mam ochotę sobie, że tak powiem, z panienką coś tam zrobić, z żoną sąsiada akurat się zdarzyło, no ale nie wypada. Raz, że publiczność, dwa, że presja społeczna, trzy, że a nuż to piekło jeszcze istnieje, nie zrobię tego. A jak zrobię z żoną sąsiada i potem już o niczym innym nie będę mógł myśleć, jak tylko takim czy owakim otworzę, staję się niewolnikiem czegoś stokroć gorszego, przed czym broniło mnie przykazanie. Broniło mnie przed niewolą, a nie zniewalało mnie do czegoś. Oczywiście, o tym sobie powiemy na samym końcu. Więc już nie będę mówił o alienacji społecznej, o stopniowej utracie kontaktów właśnie wynikającej z tych wszystkich obsesji, które spełniamy przed internetem, a także z ciekawości, którą zaspokoić już tylko może wiecznie zmienny internet i wiecznie nowe, a tak naprawdę te same dane dostarczane przez ten internet, to już nie jest takie ważne. W każdym razie święty Augustyn powiedział, człowiek ma tylu nad sobą panów, ilu namiętnościom uległ. I to są święte słowa. I uwaga, gender jest takim właśnie bardzo spektakularnym przykładem tego, że tak naprawdę wolność do samostworzenia kończy się po pierwsze niewolą słabych z rąk silnych, a po drugie kończy się niewolą od wszystkich namiętności ludzkiego ducha. Bo uwaga, prawo moralne istnieje i wszyscy o tym wiedzą. Nawet najgorszy głupiec wie, tylko niektórym się zdaje, że to można złamać, wybić się ponad to wszystko za pomocą wystarczającej dużej ilości technologii czy narkotyków, czy czegokolwiek tam innego. Konsekwencje zawsze się pojawiają i ta niewola zawsze jest ostatnim słowem nihilizmu pozytywnego. Jestem wolny do zrobienia z sobą cokolwiek, a zatem wpadam zawsze w co? W niewolę grzechu śmiertelnego. Czy to będzie pornografia, czy to będzie hazard, czy to będzie cokolwiek inne. Robię, co chcę. A wiadomo, najwięcej przyjemności sprawia, sprawiają endorfiny w mózgu, które zazwyczaj łatwo osiągnąć poprzez pewne środki zewnętrzne. I to jest ta smutna rzeczywistość, która gdzieś tam się pojawia. Druga sprawa, chciałem powiedzieć o tyranii, kolejnej tyranii wolności. Tyranii teraźniejszości nad przeszłością i przyszłością. Tutaj się opieram na dużej mierze na takiej książeczce C.S. Lewisa, The Abolition of Man. Kiedyś o niej chyba wspominałem. Teraźniejszość kontroluje, zacznijmy od przyszłości, od tego future, jak mówią Anglicy, a angielski, jak widać i słychać, jest językiem, który jest właściwie już prawie tak popularny jak język polski w Polsce, wśród młodzieży szczególnie. A zatem przyszłość. Kiedy zdecyduje się jakaś kobieta na dzieciobójstwo, żeby zabić to dziecko, które nosi pod sercem, czymże to jest? Czy to jest akt wolności tejże kobiety? No wolność, moje ciało, moja sprawa, ale jest to akt tyranii, ostatecznej tyranii, największej z możliwych nad życiem tego dziecka i nad życiem przyszłych pokoleń, które by się z tego dziecka narodziły. I w tym sensie przyszłość tyranizuje, teraźniejszość tyranizuje przyszłość w sposób absolutny.
nie pozwalając jej się narodzić. I znowu, ideologia wolności, która mówi, moja wolność, moja sprawa, tak naprawdę jest zagładą przyszłości. I może to padało w różnych kontekstach, ale chyba nie w tym wolnościowym kontekście. Jestem wolny, a zatem zabijam przyszłość, nie tylko moją przyszłość, moja przyszłość nie jest taka ważna, ale zabijam przyszłość tych ludzi, którzy giną. I oto określamy tą naszą wolność poprzez grzech śmiertelny, poprzez zabójstwo. Zabójstwo istot, które mogły się stać kimś, a są niczym. Miały swoje powołanie w planie Bożym. I to jest bardzo proste, nie chcę się w tym za bardzo zagłębiać. Ale uwaga, ta tyrania przyszłości rozciąga się także nad przeszłością. Oto teraźniejszość nadaje sens przeszłości. Oto teraźniejszość robi z naszych przeszłych dokonań, z tych wielkich i z tych małych rzeczy, które tam kiedyś się pojawiły, pojawiły się i co? I my je interpretujemy. Możemy to interpretować w anachronicznych kategoriach, nie wiem, teorii rasowej, czyli wyzwolenia kolorowych tak zwanego, a możemy to interpretować w kontekście wiary katolickiej. Mamy pełną kontrolę na tym, co przeszłość znaczy dla teraźniejszości. I uwaga, znowu wciągnąłem Państwa w pułapkę, bo wiele razy używam słowa my. A tutaj już może co niektórzy powinni dostrzec, że to słowo my jest tutaj nie na miejscu. Znowu wracamy do tej kwestii siły. Kto ma siłę? Ten, kto ma zasoby. Kto może zrobić ze sobą, co chce? Kto może zrobić z przyszłością i przeszłością, co chce? Ten, kto ma zasoby. Kto poleci na księżyc? My? Nie, ten, kto ma rakietę zdolną osiągnąć księżyc. Nie my będziemy żyli wiecznie. Nie my będziemy mieli 9, czy 7, czy 8 serc w piersiach. Nie my będziemy czerpać korzyść z przepisania przeszłości na nowo. To nie my, to ktoś, ludzie spośród nas. Nas, a może i nie nas, może jacyś obcy ludzie, zupełnie nam obcy i zupełnie nam nieznani, którzy określają kategorie, jakimi będziemy myśleć. W czym się zawiera walka o przeszłość historyczną? Zawiera się w kategoriach, które ta przeszłość przekazuje przyszłości, aby chociażby nie popełniać błędów. Historia nauczycielką życia. O to chodzi, żeby przestała być nauczycielką życia. I walka w imię wyzwolenia od czego? Od niewolnictwa i tak dalej. Od różnych złych rzeczy. Walka z nazizmem, denazyfikacja, mimo wszystkich pozorów dobra i tak dalej. Tak naprawdę była walką o to, żeby przeszłość nie znaczyła przynajmniej dla nas nic. A już mówię nas tutaj bez pułapki. My nie mamy się nic nauczyć z tej przeszłości. Ona znaczy dla nas to, co ktoś napisze. Kto ma drukarnię, kto ma pieniądze, żeby wydać książki. Nic więcej dla nas nie znaczy. Dlatego zanikły wspomnienia międzyrodowe. Dlatego już dziadkowie i pradziadkowie nic nie znaczą dla wnuków, jeśli chodzi o źródła historyczne. To było celowe, zrobione po to, żeby przerwać tą świadomość, bo dziadek pamiętał, że było inaczej, inaczej się myślało. Dziadek miał inną szkołę ze swojego dzieciństwa, nazywał rzeczy inaczej. Miał inne słowa w ogóle, które brzmią staroświecko albo już w ogóle nie brzmią, bo nie wiadomo, co znaczą. I oto tu się toczy wojna. Teraźniejszość dzierży kontrolę nad przeszłością. Po to, by ta teraźniejszość była niewolnikiem tych kilku jednostek. I tutaj już nie będę się wgłębił w to, kto chciałby więcej wiedzieć, niech sobie przeczyta o planach edukacyjnych i tak dalej u C.S. Lewisa. Ta książka jest po polsku, ale nie pamiętam tytułu. Naprawdę, ja wiele lat mieszkałem za granicą i dlatego tak naprawdę większość książek, jakie czytam, to w tym języku, naszych panów, przynajmniej tych, którzy aspirują do tego tytułu. A zatem mamy znowu kolejną tyranię. Tyranię wolności. Teraźniejszość robi ze sobą, co chce. Teraźniejszość jest wolna w swojej zabawie, w swoim odrzucaniu albo wybieraniu tego, co było, uznawaniu, że to jest ważne, to jest nieważne. Oczywiście nie cała teraźniejszość, tylko ci, którzy mają środki i mogące wpływać na tą teraźniejszość. Znowu wpadamy w tą pułapkę, przyjmując za swoje i cytując myśli nie swoje. Tak naprawdę jedyną myślą, która jest naszą własnością, jest myśl wyniesiona z rodziny, która miała czas i wiele lat na to, by się jakoś przetrawić, by się zmienić w światopogląd. To były te myśli, które przekazywali dziadkowie, potem rodzice, albo równocześnie dziadkowie, rodzice. To były te myśli, które zyskujemy gdzieś podczas tego procesu edukacji. Ale to, co wyczytamy w książkach, nie jest nasze. Mimo, że się z tym utożsamiamy i bardzo często kłócimy się cytatami z różnych źródeł.
Uwaga, nie wszystko może musi być złe. Nie każdy ideolog wolności musi być od razu skończoną bestią. Ktoś może chce ulepszyć gatunek ludzki. I proszę bardzo, tu kolejna tyrania wolności. I to taka już bardzo przewrotna. To jest zabranie nam możliwości grzechu. Człowiek w pewnym momencie w imię wyzwolenia od zła, w imię litości, która się no właśnie pochyla nad każdym tlącym się knotkiem i nad łamaną trzciną, został wyzwolony od grzechu. Człowiek już nie jest zdolny do popełniania grzechu. I to jest jedna z najgorszych możliwych tyranii, bo ona nam odbiera już to, co było początkiem idei czy odysei wolności, czyli tej wolności do robienia z sobą, co chcę. Ja już nie mogę z siebie zrobić szmaty. Szmatę ze mną zrobią warunki ekonomiczne, szmatę ze mnie zrobią, nie wiem, przemoc w rodzinie, szmatę ze mną zrobią złe środowisko, slumsy się, w których wychowałem. Już nie mogę być mordercą. Jestem ofiarą tak naprawdę środowiska, tego, co na mnie wpływa. Ta ideologia wolności od grzechu, kolejne tyranii, ona się zalęgła i zagnieździła bardzo głęboko we współczesnym Kościele. Bardzo głęboko. Amoris Laetitia jest takim jaskrawym przykładem tej wolności od grzechu. To trochę wydaje się z kapelusza, nie tak nie jest. Jeśli obiektywna sytuacja zmusza mnie, nie mogę inaczej po prostu jak tylko zostawić starą rodzinę i założyć sobie nową. Tak musiałem zrobić. To gdzie jest moja odpowiedzialność za porzucone dzieci? Ktoś zdjął ze mnie odpowiedzialność za porzucone dzieci i powiedział, to wynik nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Nie dobraliście się charakterologicznie, ty pochodzisz z rozbitej rodziny, ona nie miała ojca. Trzeba zacząć na nowo. I uwaga, zabrano nam możliwość grzechu śmiertelnego, równocześnie zabierając możliwość popełnienia zasługi, rozwijania prawdziwej cnoty. Cnota jest wybiorem dobra, wolnym, czasami heroicznym, jak w przypadku męczenników. Tego już nie ma. Nie ma już nawet miejsca na męczenników takiej ideologii. Ideologii wolności, która stała się ideologią chowu ludzkiego, chowu stada, które za pomocą czynników ekonomicznych i społecznych można prowadzić w złą albo w dobrą stronę. Bo jeszcze tutaj akurat w tej sferze zło i dobro gdzieś tam jeszcze ma swoje miejsce. Ale już bardzo, bardzo efemeryczne. Znowu, uwolniono nas od czegoś, tak naprawdę wpędzając nas w niewolę. Jesteśmy niczym. Z tym można zrobić co się chce, za pomocą modyfikacji warunków ekonomicznych i społecznych. Komunizm był bardzo jaskrawym tego przykładem, ale uwaga, dzisiejsza Amoris Laetitia jest tym samym, tylko oczywiście bardziej litościwym, ubranym w delikatne słowa, w szatę taką, która mieni się pięknie i ma wiele kwiatów na sobie. Kto nie może grzeszyć śmiertelnie, ten nie może zostać świętym. To jest myślenie katolickie. To jest wolność katolicka. Wolność ponoszenia konsekwencji swoich wyborów. Nie staniemy się nigdy dorosłymi, bo nam to zabrano, uwolniono nas od dorosłości. I proszę bardzo, 70-letni dziad w krótkich spodenkach, do którego nie tylko dzieci, ale i wnuki mówią ty. Jurek, chodź, pójdziemy sobie na lody. A Jurek biegnie, tak, jeszcze udając, że jest zdrowy, weźmie sobie jakiś tam B6 z magnezem i przez chwilę będzie lepiej. Zabrano nam dorosłość, czyli umiejętność czy zdolność do ponoszenia konsekwencji własnych błędów. Ale skoro nie możemy mieć konsekwencji własnych błędów, nie możemy ponosić także konsekwencji własnych zasług. To nie są nasze zasługi. Tylko dlatego, że miałem dobrą, kochającą matkę i dużo pieniędzy. Dlatego jestem taki szlachetny i dzielę się z biednymi. Jestem ofiarą tego, co zjadłem i niczego więcej tak naprawdę. I zasługa w diecie, a nie w moim wyborze. Uwaga, to się przeciwstawia wszystkiemu, co jest katolickie. Zdolności do ascezy. Zwierzę ma miskę, jest głodne, to je. A człowiek ma miskę, jest głodny i nie je. Dlaczego? Bo praktykuje ascezę. Wyrzeczenie w imię czegoś większego. Nie ma takiego już czegoś. Nie ma. Miska jest głód, no to jemy. Miski nie ma, jest głód, no to jest rewolucja. Trzeba temu zapobiec. Albo uwaga, kolejna wolność. Wolność od zła. To jest tak naprawdę wolnością, niewolą, która zabiera i dobro, i zło, i wszystko, co jest związane razem z tym wszystkim. Dużo jest tych konsekwencji tej całej, nazwijmy to, ideologii nihilistycznej. Znowu, kolejna pułapka,
Kolejna pułapka, kolejna wolność, kolejna przestrzeń do zagospodarowania, którą każdy z nas dostał za darmo. To jest telefon komórkowy, ewentualnie ekran, tableta czy komputera. Tam jest przestrzeń. Tam są nieskończone światy wyobraźni. Nieprawdaż? Tam jest przestrzeń na wszystko. Dlaczego nie buntowaliśmy się przeciwko klatce, w którą nas od 2 lat próbowano wepchnąć? Bo nasz umysł mógł uciec. Przestrzeń, która tam się nie kończy. Tam są nowe światy, tam są tysiące książek, tysiące wydarzeń, tysiące obrazów, historie, przestrzenie, metavers, cokolwiek innego. Tam jest wszystko. Nie czujemy niewoli, bo jesteśmy tam. Ilu z nas widziało młodego człowieka, słuchawki tej wielkości, maseczka tutaj i komputer, czy komórka tak. I cały czas w pociągu, na ulicy, na przejściu dla pieszych tak. On nie był niezniewolony, on się czuje wolny, bo on tam ma wszystko, łącznie z przyjaciółmi. O wiele łatwiej żyć w klatce, jak się człowiek nie czuje tej klatki. I to jest kolejna przestrzeń wolności, którą nam dano, po to, by tak naprawdę wolność odebrać. W dużej mierze nie musiało tak być. Nie mówię, że internet był stworzony w ten sposób. Nie mówię, że komórki są narzędziami szatana. Stały się nimi, bo je wziął. Bo miał pieniądze, wpływy, ręce chętne do pracy, umysły gotowe do samopoświęcenia. Więc przejął kontrolę nad tym. Oczywiście. Nie czujemy niewoli, kiedy mamy przestrzeń ucieczki. Pułapka doskonała, niemalże. Uwaga, tylko jest jeden problem. Wchodzę w takie Grand Theft Auto, taka gierka dość popularna już od dobrych 20 lat wśród młodych ludzi. Jedynka to jeszcze ja pamiętam z liceum, teraz to już pewnie tam 30 któraś wersja tego jest. Ja mogę tam robić co chcę, tak? Mogę sobie wyciągnąć faceta z samochodu, pobić go, mogę mu dać jakieś pieniądze. Ale nie mogę zasłużyć na cnotę, nie mogę spełnić dobrego uczynku, nie mogę komuś pomóc. Co więcej, muszę grać według zasad, które nie ja układałem. Muszę się dostosować do programisty, który włożył w to grę to, a nic innego. Tak naprawdę uczę się przestrzegać reguł w imię wolności, do robienia czego chcecie. Uczę się, i to bardzo skutecznie, posłuszeństwa przepisom stworzonym przez kogoś innego poprzez grę, zwykłą grę komputerową, nie tylko grę komputerową. Dostosuję się do reguł, które nie są moje. Wszystko w sensie wolności, w spędzaniu czasu jak chcę oczywiście, robieniu tego co chcę. Może wystarczy, jeśli chodzi o tą sprawę różnych aspektów tej wolności. Uwaga, większość nauk, już o tym kiedyś wspominałem, większość nauk dzisiejszej cywilizacji nie uwzględnia grzechu pierwotnego. Właściwie już prawie żadna, albo może nawet żadna, wliczając teologię, nie uwzględnia działania grzechu pierwotnego na człowieka, mówiąc o człowieku. Czy to będzie socjologia, czy to będzie psychologia, antropologia, filozofia, teologia, inne wszystkie dziedziny uniwersyteckie. Grzechu pierwotnego nie ma. Opisujemy człowieka, jakim jest, uznając, że to, jakim jest normalne. Znowu, za tym stoi ideologia, no właśnie, wolności. Człowiek jest tym, kim jest. I niczym więcej, i niczym mniej. Nauki mają opisywać, co człowiek ze sobą zrobił, albo co fizycznie może ze sobą zrobić, albo czego fizycznie nie może ze sobą zrobić. Ale uwaga, tutaj, a może już nie będę o tym mówił, bo też to jest kolejny temat, który może kiedyś indziej poruszył, jeśli chodzi o to zniekształcenie świata nauki. Też jeśli chodzi o ten kontekst uwalniania człowieka do różnych rzeczy. Uwalniania człowieka do różnych pigułek, witamin D3, C, tam co w tym momencie jest modne i krąży, tam jakichś innych rzeczy. Może o tym trochę troszeczkę później. Ale uwaga, tutaj jeszcze kilka słów podsumowujących i przejdziemy do tego, co jest pozytywne w tym wykładzie, troszeczkę bardziej napawa nadzieją. Przede wszystkim wolność od Chrystusa jest niewolą grzechu. I nie ma innej opcji. Jeśli ja jestem uwolniony od Chrystusa, ja się staję automatycznie niewolnikiem grzechu. Tertium non datur. Wolność od chrztu z tego wynika logicznie, jest wolnością do diabelstwa albo niewolą od diabelstwa. I niczym więcej. Nie mam żadnej tarczy przeciw włóczni złego, jak tam mówił jakiś tam poeta, bodajże Kasprowicz, o ile się... Nie, Tetmajer tak mówił chyba. Nie pamiętam już. To było w liceum. Wolność od ustalonych kanonów, na przykład od piękna,
skutkuje brzydotą, chaosem, pomieszaniem, czego przykładem jest współczesna sztuka, w której nie ma piękna, a zatem nie ma niczego, ani treści, ani sensu, ani celu. Jest po prostu plama, ewentualnie to, co ze sobą zrobię na scenie i co trochę jeszcze zaszokuje tych, którzy przywykli do jakichś nawyków kulturowych czy jakichś standardów moralnych. I niczego więcej. Chaos i brzydota zawsze pojawiają się tam, gdzie nie ma ładu, nie ma piękna. Jeśli nie jestem związany kanonami, staje się niewolnikiem brzydoty i chaosu. I to jest nieuchronne. Nie ma, po prostu nie ma innego wyjścia. I ci, którzy są świadomi tego, co się z nami dzieje, o tym wiedzą. Ludzie, którzy tworzą ten świat, oni o tym świetnie wiedzą. Oni mają swoje standardy i swoje kanony. Często bardzo podobne do tego, co niszczą na tym świecie. Uwaga. Nadchodzi zemsta tytanów. Gorzki będzie i bardzo mocny ten ostatni dzień. Kiedy to wszystko przyjdzie do wypełnienia, kiedy to wszystko już wyda plon swój. Bardzo mocny i bardzo gorzki będzie ten dzień ostatni. To kwitnie, to już właściwie zaczyna, to już dojrzewa w tym momencie. Zbierzemy plon, który, jak mówię, grecka mitologia nazywała to zemstą tytanów, czy wojną tytanów. Zmontuje się ziemia, czy piekło przeciwko wszystkiemu, co jest niebieskie i to będzie wspaniały dzień. Zapiera dech w piersiach to, co się dzieje się z dzisiejszym światem i skala tego, w czym się dzieje. A będzie jeszcze wspaniale i jeszcze głębiej. Czego nie możemy nigdy stracić, czego nam nic nigdy nie zabierze. Cała ta teoria, cała ta przemoc, ci, co mają moc, pieniądze, kontakty i tak dalej, czego nam nie wezmą? Nie wezmą nam siedmiu uczynków miłosiernych względem duszy. Tego nikt nie może zabrać z człowieka. Nie wezmą nam siedmiu uczynków miłosiernych względem ciała. Tego też nikt nie może wyrwać z człowieka. Nie ma takiej szansy. Uwaga, 10 przykazań, dekalog. Oprócz tego, że oczywiście jest destylatem Starego Testamentu, jest proroctwem chrystusowym, z kolei destylat z tego destylatu zawiera się w przykazaniu miłości. Tak, to prawda, ale 10 przykazań jest tarczą wolności. 10 przykazań, już to mówiłem gdzieś na początku, 10 przykazań Bożych to jest jedyna nasza gwarancja wolności. Przestrzegając tych przykazań stajemy się wolni. Bo kiedy jest człowiek wolny? Kiedy może wybrać dobro albo złe? Tylko problem jest taki, jak już wybierze jak już popełni grzech śmiertelny, staje się niewolnikiem grzechu śmiertelnego i już coraz częściej albo już zawsze wybiera zło, a dobra już nie jest w stanie wybrać bez litości Bożej i bez wszechmocy Bożej i staje się niewolnikiem zła. A zatem, żeby pozostać wolnym, trzeba zawsze wybierać dobro, bo tylko w tej opcji możemy też zawsze wybrać zło, swobodnie i bez ograniczeń. Odwrotnie to nie działa. Człowiek, który wybiera zło, staje się, już mówiłem, niewolnikiem różnych nawyków i nałogów, pornografii i tego wszystkiego, co wspominałem. I tutaj już nie będzie wolności do dobra. Jest tylko niewola zła. A zatem powtarzam, gwarantem całej wolności świata i podstawą antropologii katolickiej jest 10 przykazań. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czym to pachnie? Czym to jest? Jestem bezpieczny od Boga chciwości, od Bożka urody, od Bożka pychy, dumy. Jestem wolny od tych wszystkich fałszywych bóstw, które zniewalają moje serce obietnicą i tęsknotą, nigdy nieugaszoną i nieugaszalną tęsknotą. Jestem od tego wolny, bo mam tylko jednego Boga, który jest prawdą samą. I On mnie broni przed każdą inną niewolą, przed każdym innym demonem, przed każdą inną mocą. To jest sens przykazania, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To nie chodzi tylko o to, że Jahwe jest zazdrosnym Bogiem i nie lubi się dzielić własnym łupem, jak lew, z nikim innym. To chodzi o wolność. Nie cudzołóż, o tym już mówiłem. Jestem wolny. Jestem wolny od tego świństwa, które oglądam w internecie czy w telewizji. Jestem wolny od tych wszystkich pożądań, od tych wyrzutów sumienia, od tego pasma nieszczęść, które zostawiam za sobą, zdradzając, czy będąc zdradzanym, czy rozbijając inne małżeństwo. Jestem wolny od tego. Jestem wolny. Moje serce nie wypomina mi niczego, mogę iść spać. Przyśni mi się jakaś głupota, ale to jest tylko to. Nic więcej. Wstaję i mam czyste konto. Przed tym nas chroni 10 przykazań, przed pożądaniem, pożądliwością, zazdrością, chciwością, nienawiścią. Jesteśmy wolni, jak długo przestrzegamy 10 przekazań. Gwarancja wolności, a nie zniewolenia, to odwrócono w latach 60. wcześniej. Już Pico della Mirandola zrezygnował z 10 przekazań. One nie miały miejsca w jego światopoglądzie. Moment, kiedy się wyrzekniemy 10 przykazań, moment, kiedy przestaniemy dzieciom mówić nie wolno, tego nie rób, a to wolno, to trzeba robić. To jest moment, kiedy tracimy wszystko, całą wolność, jaką Bóg nas obdarzył.
Nie będziemy już nikim. Będziemy kimś. Będziemy potępiony. Potępieni, przepraszam. Nasze życie będzie miało wartość i znaczenie, ale tylko jako symbol Bożej sprawiedliwości. Albo wyraz tejże Bożej sprawiedliwości i nic więcej. Kto chce być wolny, przestrzega 10 przykazań. To jest 10 warunków zbawienia. Wolności, wolnego oddechu, przestrzeni do myśli. Myśli, która jest wolna, nie musi ciągle obracać się koło alkoholu, narkotyku albo jakiegokolwiek innego przedmiotu. Jest wolna do tego, żeby zrobić co chce. Jak długo wybiera Boga? Pierwsze przykazanie, tak długo jest wolna nadal i może nadal wybierać co chce. Kochaj i rób co chcesz. Jeśli kochasz, to rzeczywiście robisz co chcesz. Mówimy oczywiście o miłości chrześcijańskiej. A jeśli nie kochasz, to robisz tylko to, co inni, silni robią z tobą, chociażby szatan. No i tyle. Zakończyliśmy ten wykład chyba już tym małym zwieńczeniem. Jeszcze może ostatnie słowo. Utrzymanie wolności jest sztuką. Bo to jest, ta sztuka wymaga postępu w cnotach. No to jest rozwinięcie 10 przekazań. Trzeba się uczyć czynić dobrze. Jak długo uczę się tego, jak ciesielki, stolarki, już mówiłem na tym pierwszym wykładzie chyba o cnocie, to tak długo rzeczywiście jestem wolny. I wieczność dla mnie i wieczność przede mną. Powtarzam, tego nikt nie jest w stanie zabrać. Nikt nie jest nam w stanie z serca wyrwać 10 przykazań, bo one są częścią naszej natury. One tam są bezpieczne, złożone w łonie naszego bytu, najgłębszego bytu. To jest głos Boży. Zatem nie ma takiej siły na świecie, która by nas złamała. Nie ma, powtarzam, takiej siły, która kazałaby nam nie znosić cierpliwie krzywd, uraz nie darować, wątpiącym niedobrze radzić i tak dalej, i tak dalej. Koniec. Amen.